Cześć, z tej strony Tomasz Drwal. Witamy w kolejnym odcinku z serii Zapytaj Trenera. Dzisiaj mamy okazję być w mojej szkole, gdzie postaramy się zaprezentować ćwiczenia, o które pytaliście, dzięki którym wasz trening może się ulepszyć i mam nadzieję, że będą pomocne. Zapraszamy. Teraz zaprezentujemy taki podstawowy, klasyczny zestaw, przydatny w treningu siłowo-kondycyjnym, zwłaszcza w sportach walki. Z odbicia wskakujemy, wracamy i znowu. Hop. Hop. I możemy ten zestaw wykonać albo na powtórzenia, albo na czas. Możemy to zrobić na, nie wiem, na przykład 15 powtórzeń, albo na 15 sekund i w trakcie 15 sekund wykonujemy powtórzenia. Czas, jak i powtórzenia dostosowujemy do swoich możliwości. Kolejną stacją, kolejnym ćwiczeniem w naszej stacji jest ćwiczenie na linach, czyli uderzanie liną o podłoże. Podobnie jak w przypadku kółeczek możemy to zrobić na zasadzie ilość powtórzeń albo po prostu zrobić na czas. Proszę Piotrek. Kolejnym ćwiczeniem w naszym zestawie, w naszym obwodzie są ćwiczenia na stabilizację stawów skokowych, stawów kolanowych. Mieliśmy też takie pytania, żebyśmy jakieś ćwiczenia zaprezentowali. I tutaj podobnie możemy zrobić ćwiczenie przysiad na tak zwanym berecie, na jednej nodze. I możemy to zrobić też na liczbę powtórzeń, na liczbę sekund. Może Piotrek zaprezentuje. W przypadku, gdy ktoś nie może tego zrobić i utrzymać pełnej równowagi, może się przesekorować, trzymając się za ścianę, czy za drabinki, czy za jakąś pomoc. Ćwiczenie wykonujemy w serii od 10 do 20, albo po prostu po 30 sekund na jedną nogę. Kolejnym ćwiczeniem w naszym wodzie stacyjnym są pompki na tak zwanym jungle gymie, czy możemy to też robić na taśmach TRX. Wygląda to mniej więcej tak. Ok, zostań w pozycji. Oprócz tego, że robicie ruch przypominający pompkę, działają też mięśnie głębokie, mięśnie wzmacniające staw łokciowy, staw barkowy. To ćwiczenie jest bardzo przydatne, zwłaszcza w tym czasie półurazowym i nie ma żadnych jak gdyby przeciwwskazań do tego, żeby stosować te ćwiczenia właśnie w takich obwodach stacyjnych. Następnym ćwiczeniem w naszym zestawie, w naszym obwodzie są ćwiczenia w zwisie na mięśnie brzucha. Piotrek, ćwiczenie wykonujemy tak, żeby kolana dotknęły łokci i staramy się nie odginać w tył. Nogi wracają. Mieliśmy ćwiczenie na mięśnie brzucha. Zawsze po ćwiczeniach na mięśnie brzucha powinniśmy robić ćwiczenie na mięśnie grzbietu, żeby rozciągnąć mięśnie brzucha. Takim ćwiczeniem może być na przykład leżenie na piłce, pełne zgięcie do piłki i odgięcie w tył. Hop, hop, hop. Ćwiczenie możemy robić na czas lub na ilość powtórzeń. Kolejnym ćwiczeniem w naszym obwodzie są ćwiczenia na nogi, które wyglądają mniej więcej tak. Proszę. Hop. Pamiętamy o tym, żeby kolano i goleń cały czas był pionowy. Nie może uciekać na boki, gdyż też działa na mięśnie stabilizujące staw kolanowy i skokowy. Ćwiczeniem zamykającym nasz obwód stacyjny jest przysiad z wyrzutem rąk w górę. Z obciążeniem. Ćwiczenie to możemy zrobić z krążkiem, z ketlem lub ze sztangą, w zależności od możliwości uczestnika treningu. To tyle na dzisiaj z serii Zapytaj Trenera. My widzimy się na Facebooku, wy zadajcie pytania, my będziemy starać się na nie odpowiadać. Pozdrawiamy ze Szkoły Walki Drwala. Do zobaczyska.